14 kilometrów od słynnego Saint-Tropez, w znanym francuskim kurorcie Saint-Maxime, wielkie wydarzenie. Wystartował 41. samochodowy rajd du Var. To ostatnia eliminacja mistrzostw Francji. W tym roku było ich 9. Dziesiąta, którą właśnie oglądamy, uważana jest za najprzyjemniejszą. W ciągu 4 dni trzeba będzie przejechać ponad 778 km. Teren górzysty, drogi kręte. Odcinków specjalnych o łącznej długości 273 km jest 19. Do rajdu zgłosiło się 126 zawodników, ale wystartowało tylko 122. To i tak bardzo dużo. Numer 14. Jeżdżący w rajdach od 28 lat Jean Ranocchi. Bardzo lubi te trasy. Wygrał du Var 3 lata temu. Wielokrotny mistrz Francji, obecnie trzeci w klasyfikacji mistrzostw kraju w samochodach dwulitrowych. Do ostatniego momentu nie rozstrzygnięto tytułu mistrza Francji. Numer 15, Ford Escort Cosworth, prowadzącego w klasyfikacji Patricka Bernardiniego. Ma wspaniały sezon, wygrał 5 rajdów, ma 121 punktów. Tuż za nim numer 16, Renault Clio Maxi, Filipa Bugelskiego. On wygrał 3 rajdy, ale w innych też pojechał wspaniale, zgromadził 117 punktów i ma szansę na mistrzowski tytuł. Groźni w tym rajdzie będą zasiadający za kierownicą Peugeota 306 Maxi, numer 19, Gilles Panizzi. Za kierownicą Subaru Impreza z numerem 20, Marco Masarotto. I również w Peugeocie Maxi, numer 21, Fabien Denlen, zajmujący obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw Francji. Drugi w klasyfikacji 2 litrów. Serge Jourdan, numer 22, to również zawodnik ścisłej czołówki. Przed etapami nocnymi serwis przygotowuje samochody. Zwróćmy uwagę, że nie zakłada się tu samych reflektorów, tylko od razu wymienia się całą klapę zakrywającą silnik. Sprawdzane są również opony. Tu przywiązuje się do nich szczególną troskę, bowiem według przepisów można na rajd przygotować tylko 12, czyli 3 komplety. Przy tych mocach silników, w przypadku Clio Maxi ponad 270 koni, 12 opon na blisko 300 km odcinków specjalnych to naprawdę niewiele. Na razie w klasyfikacji prowadzi Bernardini. Drugi jest Bugalski, trzeci z numerem 19 Panizzi, a czwarty z numerem 20 Masarotto. W nocy, której chyba wszyscy kierowcy rajdowi nie lubią, wyniki mogą ulec zmianie. Czekamy na mecie OS-u. Najszybciej ten odcinek przejeżdża Patrick Bernardini. Za chwilę okazuje się, że Filip Bugalski ma ten sam co do sekundy czas. Weteran tras rajdowych, Jean Ranocchi, tylko 6 sekund wolniej. To na razie najlepsze czasy. Po chwili okazuje się, że również Gilles Panizzi osiąga ten sam rezultat co Bernardini i Bugalski. Jourdan jest o 1 sekundę gorszy. Widać na tym przykładzie, jak niezwykle wyrównana toczy się tu walka. Każdy ruch kierownicą, każda sekunda jest niezwykle istotna, prawie jak na rajdach do Mistrzostw Świata. Napięcie wśród kibiców rośnie. Koniec kolejnego dnia. Jutro znowu czeka ich wszystkich wiele kilometrów rajdowych dróg. Rajd du Var jest również eliminacją do Mistrzostw Europy, eliminacją okręgową i pretekstem do ożywienia martwego sezonu w kąpielisku. Ilość imprez towarzyszących, od rajdu starych samochodów poczynając, a na wielkim kiermaszu literatury kończąc, zapełniła na tydzień pusty.
Jestem trochę rozczarowany, bo myślałem, że samochód i ja będziemy w lepszej formie. Na pierwszych odcinkach specjalnych była duża wilgoć, opony bardzo szybko uległy zużyciu. Tak samo jak w zeszłym roku, kiedy mieliśmy ten sam problem z oponami. No i straciliśmy teraz dużo czasu w stosunku do Forda. Wczoraj zrobiliśmy mały błąd. Straciliśmy 50 sekund. Po poślizgu wylądowaliśmy w rowie i spadliśmy w klasyfikacji. Teraz jednak już wszystko w porządku. Jedziemy trochę z przodu, naciskani przez Peugeota. Obecnie jesteśmy przed Bugalskim i trudno nam się zdecydować, co robić. Czy jechać tak, żeby wygrać Mistrzostwo Francji, czy również, żeby wygrać rajd. Chcemy chyba wygrać również rajd. To już ostatni OS, który udało nam się zarejestrować. Numer jeden to startujący w Mistrzostwach Europy Robert Tordai. Bernardini, choć ślisko, wspaniale jedzie po zwycięstwo. Bugalski tym razem będzie trzeci. Massarotto czwarty. Raniotti dopiero piąty. Jordan nie dojedzie do mety. Klasyfikację Mistrzostw Europy wygrywa Robert Tordai z piękną pilotką Denise Weissmuller. Rajd i Mistrzostwo Francji Patrick Bernardini i Jean-Marc Angry. Drugie miejsce w rajdzie Gilles i R. w Panizzi. Trzecie w rajdzie i wicemistrzostwo Francji oraz mistrzostwo kraju w klasie 2 litrów Filip Bugalski i Jean-Paul Chiaroni. Wszystko słodko się skończyło.